przewodnicząca, myślę, że nie będziemy. Czy chce pani jeszcze referować? Tak, chcę referować, proszę państwa, i chcę państwu zwrócić uwagę na to i również zarządowi, że. Dziękuję bardzo, więc udzielam pani przewodniczącej głosu i posłuchamy wszystkich pani wyjaśnień. Jeśli chodzi właśnie o to mieszkanie przy ulicy Meissnera, to proszę państwa, ta umowa na nim skończyła się 30 sierpnia. Z rozmów z panią wynikało, że pani złożyła wniosek do Wydziału Mieszkalnictwa już w maju. Więc jest dzisiaj, prawda, 14 października. I muszę państwu powiedzieć, że jeżeli lokator nie zawrze ponownego umowy najmu, to przede wszystkim traci zasiłek mieszkaniowy, jak również ma podwyższony czynsz. W związku z powyższym moja prośba do zarządu o wystosowanie takiego pisma do Wydziału Mieszkalnictwa, żeby po prostu, bo w tym konkretnym przypadku ta pani miała tylko donieść PIT, bo to jest potrzebna wysokość do tego. Natomiast Wydział Mieszkalnictwa tak zwlekał długo, że po prostu my powinniśmy to pismo dostać najpóźniej czerwiec, lipiec, żeby można było, prawda, dokonać wizji i żeby ta pani przed 30 sierpnia mogła po prostu zawrzeć umowę i nie płacić podwyższonego czynszu i również dostać dodatek mieszkaniowy. Mieszkanie, proszę, i w ten sposób tworzą się zadłużenia, bo są różne sytuacje. W tym konkretnym przypadku prośba na pracę, choroba i tak dalej, mieszkanie jest zadłużone. 8 tysięcy plus 3 tysiące odsetek plus jeszcze odsetki od odsetek. I to jest bardzo poważna, że tak powiem, sprawa i myślę, że należy usłyszeć Wydział Mieszkalnictwa, żeby po prostu te pisma były przysyłane i te sprawy przede wszystkim były przysyłane. Tak. Ja nie przepraszam, kiedy pani mówi, że kiedy się skończył ten okres na 30 sierpnia. 30 sierpnia widziałam wniosek, który pani dzisiaj złożyła do Wydziału Mieszkalnictwa. Data wpływu była 2 maja, więc od maja to bardzo dużo czasu. Prawda, żeby Wydział Mieszkalnictwa złożyła wniosek 2 maja? Tak, 2 maja doniosła PIT i czekała do tej pory. A dzisiaj kiedy dostała pismo? 24 września. Ja dostałam. Czyli to podjęliśmy jak najszybciej. Pani Wójta, pani miałaś potwierdzenie, że nie dostała? No bo urzędnicy zwlekają z załatwieniem tych spraw. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Oczywiście, że ma potwierdzony wniosek. Jeśli się odbywa zawarcie kolejnej umowy, to była ten mniejszy. Ale nie z tego się wzięło zadłużenie 8 tysięcy. Zaraz, Nie, nie wprowadzam ustawy na tych, ale rzeczywiście, że tak. Państwo, proszę. Pani, która jest wymieniona, jest drugim najemcą, bo było mieszkanie na córkę, ona mieszka w córka. Córka sprawia wrażenie osoby no, takiej niepełnosprawnej, nie, straciła pracę. W tej chwili ten Wydział Mieszkalnictwa podpisał umowę z matką, bo po prostu ją widziałam książeczkę wkład. Wkłady są dokonywane na bieżąco. Także mieszkanie jest bardzo zadbane, no w tym też jest po prostu bardzo możliwe. Poza tym dla pani, ta córka została, też muszę państwa poinformować przy okazji, że od lutego działa taki program reintegracji społecznej właśnie dla osób, które mają zadłużenie i mają lokalizację w gminie Kraków. Polega to na tym, że Miejski Ośrodek Społeczny w porozumieniu z Wrocławskim Urzędem Pracy, jak również z Klubem Integracji Społecznej na Osiedlu Słonecznym, taki właśnie program. Ci ludzie mają możliwość wykonywania różnych prac publicznych, otrzymują za to wynagrodzenie, to jest 10 godzin tygodniowo po 7,70, pod warunkiem, że podpiszą taką umowę, że 50% wynagrodzenia trafia na składę tego zadłużenia, chociaż no, te kwoty zadłużenia są bardzo długie. A to zadłużenie wzięło się stąd, że też nie było czynności urzędników, bo jeżeli się pojawia zadłużenie, że ktoś nie płaci czynszu pół roku, to powinna być interwencja, prawda, urzędników, a nie czekać 5 lat, aż dług, bo tutaj jest 8, ale znam to po wszystkim mieszkaniu, którym bym mówiła, gdzie jest 6 tysięcy. Ale 8 to też jest bardzo dużo. Pan radny, ja chciałbym, żeby tutaj zaproponować, żeby zarząd to pismo do ZBK, żeby tej sprawy nie zawiedzać. Dlaczego pismo do Wydziału Mieszkalnictwa, dlaczego pismo złożone dawno
porównywania tutaj do 24 września, to nie jest sztuką dla sztuki, tylko jest powoduje, że ta osoba płaci wyższy czynsz przez do czasu podpisania umowy. To dla mnie jest to niezrozumiałe. Taki długi okres. Dziękuję. Jest jeszcze jakieś głosy? Ja postaram się tutaj w tej sprawie jakoś pomóc. Wystąpić na tym pisem. Czy tam jeszcze jakieś głosy? Głosujemy. Dziękuję wszystkim do głosowania. To jest za poparciem, że chcę zdać rękę, jeszcze podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. To jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Uchwała została podjęta.